Witam wszystkich kibiców i miłośników koszykówki w Starogardzie Gdańskim. Chciałbym wszystkim podziękować bardzo za te dwa sezony i za ten okres, który spędziłem w Starogardzie. I jestem przekonany, że ten czas naprawdę będę pamiętał całe swoje życie i to będzie miało na pewno bardzo ważne miejsce w moim sercu. Chciałbym Wam bardzo podziękować za te emocje, które były zawsze na naszych meczach. I to, ta gorąca atmosfera i ten cały klimat koszykarski w tym Starogardzie był naprawdę wyjątkowy i to też będzie bardzo długo pamiętał. Dziękuję wszystkim zawodnikom, z którym miał okazję współpracować. Chcę zacząć od Marcina Fligera, który był kapitanem tego zespołu i prawdziwym kapitanem, który bardzo dużo zrobił, żeby zespół funkcjonował tak, jak powinien. I to był jeden z najważniejszych zawodników zespołu. Na tej samej pozycji grał Jakub Szenk, który myślę, że ma bardzo dobrą przyszłość, będzie dobrym zawodnikiem i też było bardzo fajnie i przyjemnie współpracować z tak utalentowanym zawodnikiem. Toni był naszym liderem w ataku, który był bardzo agresywny, też bardzo dobrze współpracowało się i myślę, że Toni miał bardzo duży wkład w takie wyniki, w te wszystkie zwycięstwa, co osiągnęliśmy. Martinez był naszym zawodnikiem w obronie, na którego zawsze można było liczyć, który zawsze miał trudne zadanie wyłączyć z gry najlepszych zawodników przeciwników i to myślę doskonale z tym zawsze dawał radę i był następnym bardzo ważnym zawodnikiem w naszym zespole. Thomas Davis. Wiemy tą całą historię, jak on przyszedł do zespołu i jaki zrobił postęp. To naprawdę kosztowało dużo sił i dużo wysiłku. I myślę, że to taka wyjątkowa historia zawodnika i on dokazał, jak można poprawić swoją grę w takim dosyć krótkim okresie sezonu. Didi. Didi zawsze był nasz taki symbol walki, nigdzie nie podawał się, nawet w najtrudniejszych momentach zawsze robił swoje. Po prostu jestem bardzo szczęśliwy, że miałem okazję pracować właśnie z takim zawodnikiem jak był Didi, który kontuzjowany, który poobijany, z wieloma problemami, nigdzie nie narzekał, cały czas chciał walczyć, cały czas był zmotywowany. To naprawdę była duża przyjemność pracować razem. Szymon Lugosz. Myślę, że Szymon ma wszystko jeszcze przed sobą. To bardzo utalentowany zawodnik i życzę mu jak najlepiej. Mam nadzieję, że jego kariera będzie coraz lepsza i jeszcze pokaże, na co jemu stać i to będzie też przyszłość koszykówki i mam nadzieję, że wszystko naprawdę ułoży się jak najlepiej dla niego. Urosz był naszym dobrym duchem zespołu. Też dużo zrobił, żeby te wyniki były takie. To jego duża zasługa. Budowanie chemii, odpowiedniej chemii w zespołu. On był następny bardzo ważnym zawodnikiem i bardzo nam pomagał trenerem, także chwała Urosz. Karol myślę, że nie pokazał jeszcze w tym sezonie tak naprawdę wszystkiego, na co jego stać, ale to był bardzo przydatny zawodnik na treningach. To dlatego później rozwijał się bardzo dobrze Sajus, bo na każdym treningu musiał walczyć mocno z Karolem i też byłem bardzo zadowolony z tej pracy, którą wykonuje Karol i
chciałbym bardzo przy okazji bardzo mu podziękować za to, że zaakceptował swoją pozycję w zespole, robił wszystko, co potrafi najlepiej i był po prostu dobrym i otwartym i takim twardym człowiekiem. Sajus, który przyjechał jako młody chłopak, robił swoje pierwsze kroki w koszykówkę, można powiedzieć, taki męski, który gdzie dostał od razu ważną rolę w zespole i myślę, już wyjechał z zespołu zupełnie inny człowiek, zupełnie inny zawodnik, dużo bardziej doświadczony, dużo bardziej wszechstronny, zrobił olbrzymi postęp i naprawdę też chcę jemu podziękować za tą współpracę. Mam nadzieję, że jego kariera też będzie szła w dobrym kierunku i jeszcze ludzie ze Starogardu będą pamiętali go, kiedy on będzie grał gdzieś na najwyższych poziomach. Tak samo chciałbym podziękować tym zawodnikom, którzy może nie mieli takiego dużego udziału, ale zawsze nam pomagali w jakichś tam okresach, to Tomek Krzywdziński, Grzegorz Kamiński i Maciej Poznański. Też bardzo dziękuję, myślę, że życie dobrej kariery, myślę, że wszystko będzie dobrze z wami. Bardzo ważnym człowiekiem w zespole był Michał Topielecki, nasz maser, który zawsze mocno przeżywał za wyniki sportowe na każdym meczu i to był taki prawdziwy człowiek w zespole. Myślę, każdy zawodnik mógł z nim porozmawiać. Ja też jako trener zawsze mieliśmy bardzo dobrą komunikację, bardzo fajnie współpracowaliśmy. Myślę, że to właśnie tak powinna wyglądać praca i chcę jeszcze raz podziękować Michałowi, że za ten period, za tą współpracę. Moja prawa ręka w zespole był Jarek Drewa, z którym spędzałem najwięcej czasu. I rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy i naprawdę to było bardzo ważne dla mnie. Myślę, że najbardziej na początku sezonu bardzo pomógł mi i w ogóle cały czas bardzo pomagał. To człowiek, bez którego w ogóle nie wyobrażam półfarmy, bo to jak jeden z symbolów tego zespołu. I myślę, że on robi bardzo, bardzo dużo pracy i za to wszystko jeszcze raz chcę jemu podziękować. I najważniejszy człowiek w zespole to oczywiście był prezes Jarek Poziemski. I nie tak często ta współpraca między trenerem i prezesem układa się bez problemów, a właśnie tak było tutaj i jestem bardzo szczęśliwy, że miałem okazję współpracować z prezesem Poziemskim. Myślę, że prawie w każdej sytuacji potrafiliśmy znaleźć jakieś tam wspólne decyzje i to ten czas będzie bardzo miło wspominać i dlatego on miał może taki prezes miał bardzo, bardzo duży wpływ na te wyniki zespołu, bo po prostu pozwalał pracować, nie było jakiejś niepotrzebnej presji. Cały czas czuliśmy, że prezes nas wspiera i stara się zrobić jak najlepiej, żeby zespół nie brakował nic i żeby mieliśmy wszystko, co potrzebuje zespół dla dobrych wyników. Chcę podziękować bardzo naszym kibicom, które nie tylko tu w Starogardzie nas bardzo gorąco wspierali, kibicowali bardzo mocno. Tu zawsze atmosfera była wyjątkowa, o tym wiedzą całej w Polsce, ale także było bardzo fajnie zobaczyć, jak na przykład w Krośnie czy tam w Turowie była zawsze liczna grupa kibiców, która była z nami na każdym wyjeździe i takie wyjątkowe mecze jak w Gdyni albo w Sopocie, gdzie naprawdę to ten
to widowisko i ten cały obrazek, jak widzisz, tłumy kibiców, które idą razem ze zespołem, no to naprawdę takie wyjątkowe sytuacje i wyjątkowe chwile, które będę zawsze pamiętał. Także bardzo dziękuję za takie wspaniałe momenty i mam nadzieję, że zobaczymy się nie raz w tej hali i mam nadzieję, że zespół Pulfarmy pokaże i będzie miał jeszcze wielu, wielu takich dobrych sezonów i każdy kibic w Starogardzie Gdańskim będzie mógł być dumny z wyników swojego zespołu.